Panie burmistrzu, miasto Szczecinek co roku wspiera organizacje pozarządowe. O jakiej kwocie mówimy i na jaki cel przeznaczone są te pieniądze? No, rzeczywiście miasto od szeregu lat, bodajże od wejścia w życie ustawy w 2004 roku, tutaj jeżeli chodzi o wspieranie różnego rodzaju inicjatyw, współpracy z organizacjami pozarządowymi i z organizacjami pożytku publicznego, my wypełniamy tutaj te zadania. Zresztą one są realizowane w oparciu o zarówno i finansowanie, ale też i dofinansowanie pewnych zadań, które tutaj realizujemy. Te obszary współpracy są naprawdę na wielu płaszczyznach i one są realizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia, bo każde z tych wielu stowarzyszeń, które funkcjonuje na terenie Szczecinka, ma różne swoje cele, działalności statutowe i tutaj mamy od małych takich stowarzyszeń lokalnych, jak diabetycy, poprzez kulturę fizyczną i sport, gdzie mamy szereg stowarzyszeń realizujących zadania z dziećmi i młodzieżą, ale także takich, którzy na przykład zajmują się polityką senioralną. W ogóle tych działań, o których mówimy, jest tych osi i przestrzeni, w których realizowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, jest kilkanaście. I tutaj naprawdę trzeba by było pochylić się nad tematem, żeby to wszystko precyzyjnie omówić w poszczególnych działaniach. Bo my tutaj mówimy o działaniach, które dotyczą na przykład zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Innym problemem jest organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych. Inny jest program pomocy ludziom starszym, niepełnosprawnym oraz inne programy takie jak chociażby wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, ale też takie, wiemy, że funkcjonują domy dziennego pobytu Złota Jesień, środowiskowy dom samopomocowy Walentynka, ale też organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych generalnie, jeżeli chodzi o pomoc ludziom starszym. Są też małe granty później, które się realizuje w oparciu o na przykład ośrodek sportu i rekreacji. Globalnie te kwoty są przypisywane do tych poszczególnych działań i rokrocznie one po prostu są większe. Ja poprosiłem tutaj o takie zestawienie, bo usłyszałem ostatnio bardzo takie mało precyzyjne dane, które tutaj zostały przedstawione mieszkańcom Szczecinka i chciałem się do tego ustosunkować, bo jeżeli ktoś mówi o tym, że przeznaczyliśmy w miasto od 6 lat, nie zwiększa kwoty na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a jest to kwota 120 tysięcy złotych, no to naprawdę włos się na głowie jeży, jeżeli słyszy takie nieprawdziwe informacje i no, trzeba się do tego ustosunkować, no bo nie można naprawdę wprowadzać ludzi w błąd, mieszkańców z tak dużym, bo błąd jest po prostu bardzo poważny, duży i tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Opierając się na faktach i dla tutaj uwiarygodnienia tego przekazu, o którym mówię, poprosiłem o zrobienie zestawienia dotyczącego współpracy finansowej miasta z organizacjami pozarządowymi. Poprosiłem tylko w ciągu z ostatnich 3 lat, z roku 2016, 2017 i 2018, i kwoty, które zostały tutaj zsumowane, mówią jednoznacznie, że w roku 2016 miasto Szczecinek na współpracę z organizacjami pozarządowymi we wszystkich tych przestrzeniach, o których powiedziałem, a jeszcze wszystkich nie wymieniłem, przeznaczyło kwotę 3 900 000. W roku 2017 3 967 000. W roku 2018 4 160 prawie 6 tysięcy złotych. No jak to się ma, pani redaktor, do kwoty, która pada tutaj z ust kandydata na burmistrza i mówi się 120 tysięcy, a ja chcę to zwiększyć, ponieważ to jest nie do, to jest zły kierunek i tak nie może być. Tak nie jest po prostu. My mamy kwotę prawie powyżej 4 100 000 złotych
właśnie w tych przestrzeniach do realizacji. Mnie to dziwi, bo wiem, że stowarzyszenia, które tutaj współpracują z panem kandydatem, też się ubiegają o współfinansowanie, chociażby i organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych. I mu padła tu kwota 120 tysięcy. Oczywiście jest to jakiś jeden wielki, niewielki wycinek z tej całej działalności. Ktoś powiedział właśnie podczas konferencji prasowej ostatnio, czy briefingu, że to jest 0,1%. Nie, nawet nie całe, tak? Ja powiem, proszę pana, to jest 2,45%. Ktoś się pomylił tylko o 25 razy. Można się pomylić o 10, 20%. Dobrze, niech się ktoś pomyli dwukrotnie, ale skala błędu jest naprawdę porażająca. Dlatego no, nie mieszkałem tutaj sprostować i powiedzieć, że my w różnych przestrzeniach realizujemy zadania. Wielokrotnie mówimy właśnie w programach samorządowych, mało mówiliśmy o tej pozostałej działalności Złotej Jesieni czy Walentynki, tak, czy tych zadań zleconych od wojewody, które właśnie te stowarzyszenia organizują, bo tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystkie te kwoty pochodzą z miasta, żeby było jasno. Około 900 tysięcy my dostajemy od wojewody na zadania zlecone i oczywiście możemy je zlecić dla MOPS-u, natomiast przyjęty model i rozwiązania, które funkcjonują w Szczecinku, mówią o tym, że lepiej będzie, jeżeli nie będzie to właśnie jednostka samorządowa realizowała takie zadanie, tylko właśnie stowarzyszenia. I są tutaj organizowane konkursy zgodnie z ustawami, które w wyniku których wyłania się stowarzyszenia i organizacje, które realizują takie zadania i one i naprawdę i nasza ocena wykonywania właśnie tych zadań jest bardzo wysoka. My uważamy, że nie ma nic lepszego niż właśnie stowarzyszenia realizujące, wykonujące zadania gminy w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami, z własnym pomysłem, z własną inicjatywą. To jest naprawdę super modelowe wykonywanie zadań zleconych i tylko trzeba po prostu sięgnąć do dokumentów, przeanalizować je, dodać sobie parę kwot i później już będzie łatwiej. Będzie można wtedy wypowiadać się na jakiś temat, możemy wtedy być równorzędnymi partnerami, możemy wówczas mówić, czy może przesunąć środki w jednym kierunku, w drugim, ale operujmy faktami i operujmy prawdziwymi cyframi. My na przykład, tylko wrócę do jednego z takich działań. My rokrocznie, od roku 2006 przeznaczamy na upowszechnianie kultury i sportu z dziećmi i młodzieży. W tej chwili doszliśmy do kwoty 733 tysięcy złotych. I tutaj mówiliśmy, dlaczego wracam akurat do tego przykładu, ponieważ co roku mówimy o tym, że taki konkurs jest organizowany, że kwota rokrocznie wzrasta. Zaczynaliśmy kilka lat temu, pamiętam, była kwota 600 tysięcy, co roku ona wzrasta. Nie jest tak, że stoi od 6 lat, tak jak to ktoś tam w swoim briefingu mówił. I później stowarzyszenia, zanim przystąpią do aplikacji, którą organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, opiniuje podział tych środków Rada Trenerów. I to jest według mnie bardzo dobry kierunek. To jest konsultowane z grupą sportowców, która reprezentuje wszystkie dyscypliny sportowe. Później te kwoty są już podzielone jakby do poszczególnych dyscyplin czy działów sportowych, tak jakby chociaż sporty walki i tak dalej. O tym też mówiliśmy w Państwa programach. Natomiast składane są aplikacje. Stowarzyszenia mówią, w jaki sposób wypełnią ten rok, na co przeznaczają pieniądze, jaki będą miały wkład własny, ilu będą mieli wolontariuszy, ilu trenerów, czy ile osób będzie obsługiwało dany program. To później jest podpisywane są po zatwierdzeniu takich aplikacji, sprawdzeniu wniosków umowy. Później są one realizowane w połowie roku. Oczywiście są wyrywkowo kontrolowane, czy prawidłowo są realizowane programy. Zresztą wszystkie te programy, wszystkie te środki, które są dystrybuowane z miasta, podlegają jakiejś weryfikacji przez Wydział Nadzoru, który jest w szczecineckim ratuszu i później one są już konsumowane bezpośrednio przez stowarzyszenia i dedykowane są tym zadaniom, które my zlecamy. Także naprawdę wydaje mi się, że
kwoty, które przeznaczamy z budżetu miasta 2,45%, a mówimy o kwocie 4 miliony prawie 200 tysięcy złotych, są naprawdę kwotami, które powinny satysfakcjonować stowarzyszenia. Jeżeli będziemy rozmawiali z nimi, mi się wydaje, że w najbliższym czasie, chociażby z dużą częścią, bo przecież wiemy, że czeka nas tutaj, czeka organizację przeniesienie do innego obiektu, być może są jakieś większe oczekiwania, natomiast nie można nam zarzucić tego, że od 6 lat nic się nie działo i kwota jest po prostu 120 tysięcy, tak nie jest. Mam nadzieję, że to wszystkim rozjaśni trochę horyzonty. Chciałabym wrócić do sprawy, o której parę razy mówiliśmy w programie samorządowym. Chodzi o alternatywną drogę na Bugno. Nie będzie dofinansowania, decyzja wojewody jest odmowna. Czy ma pan jakieś domysły dlaczego? Czy domysły dlaczego? No, polityka tutaj dominuje w pewnych przestrzeniach, mimo tego, że tworzone są super dokumenty, które wydawałoby się są bardzo precyzyjnym zbiorem punktów, według których człowiek, który chce aplikować, człowiek może wydział, który będzie składał wniosek, będzie aplikował i mówi: panie burmistrzu, są takie i takie kryteria, my akurat jeżeli chodzi o taką inwestycje, wpisujemy się, a priorytety są jasno określone. Po prostu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała taki dokument w sprawie ustanowienia rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Tak, tak się nazywa fajnie ten dokument. Czyli my dostaliśmy jakby dokument i zaproponowano nam, że będzie około 30 milionów w naszym regionie i będziemy mogli aplikować o inwestycję drogową, która ma zwiększyć atrakcyjność tutaj i konkurencyjność danego regionu poprzez wykonanie infrastruktury drogowej. No i my akurat mieliśmy niedokończony odcinek łącznika między drogą S11 a Bugnem, więc wydawało nam się, że tutaj jest dla nas naprawdę przestrzeń i śmiało możemy tutaj składać aplikacje i sięgać po te środki. Zresztą te priorytety, o których powiedziałem, gdzie ubiegający się powinien spełnić chociaż jeden z takich priorytetów, my spełnialiśmy według mnie w 100%. Tam powstano trzy takie kryteria. Pierwsze kryterium mówiło o tym, bo napisano tak, że wsparcie w programie będzie udzielone według następujących priorytetów, tak? Czyli określono zasady. I pierwszy mówi: inwestycje w drogi lokalne w celu poprawy dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych. I jak to się tutaj w naszym przypadku konkretnie miałoby zastosowanie? Mianowicie, tak jak wszyscy wiemy, w obrębie Bugna, w dzielnicy Bugno znajdują się duże zakłady, takie jak Elda, takie jak Telzas, takie jak Emet, takie jak chociażby PWiK szczecineckie. Każda z tych firm zaróżnia od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Czyli jak na nasz region, naprawdę można powiedzieć bardzo silnie gospodarczo urządzona przestrzeń. Biorąc pod uwagę dzisiejsze problemy infrastrukturalne, drogowe, źle przygotowany dojazd na drodze powiatowej, wyburzony wiadukt, tak? Ciągnąca się inwestycja i niestety wydłużający się czas jej realizacji, no, wydawało nam się, że nic lepszego. Stwórzmy rozwiązanie, które pozwoli przez sposób optymalny i bezpieczny obsłużyć te firmy. W 100% śmiem twierdzić, że w naszym regionie ten punkt jest punktem, który czyszczeć nie ma tutaj, jeżeli chodzi o takie ośrodki gospodarcze w regionie szczecineckim, mocniejszego niż ten, który my tutaj mamy akurat w tej dzielnicy Szczecinka. Innym priorytetem, o którym tutaj wojewoda mówi, jest inwestycje w drogi lokalne lub węzy łączące te drogi z drogami wyższego rzędu w celu poprawy dostępności do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym. No my przecież łączymy drogę numer 11, drogę krajową, z drogą powiatową, wylotową w kierunku na Gałowo, w kierunku na Spore, tak, czyli powiatówkę,
która jest drogą wyższego rzędu, niższego rzędu z drogą wyższego rzędu poprzez drogę lokalną, czyli drogę gminną. No, w 100% ten punkt został wypełniony w stosunku do oczekiwań, jakie postawił przecież wojewoda. No i punkt trzeci. Inwestycje w skrzyżowania, obiekty mostowe, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych. No my mamy tutaj drogę, budujemy drogę lokalną, oświetloną, ze ścieżką pieszo-rowerową, wypełniamy. Tworzymy alternatywę dojścia do jazdu, poprawiamy bezpieczeństwo w tej przestrzeni, bo każdy, kto wie dzisiaj, jak się przedostać na drogę 11 w tym, co mamy dzisiaj w stanie, wie o tym, że bezpieczeństwo pieszego, rowerzysty na drodze powiatowej jest żadne. Więc zarówno pierwszy, drugi, jak i trzeci priorytet spełniamy. Dokument mówił o tym, że powinniśmy spełnić jeden z tych priorytetów. Naprawdę. Myślałem, że ta inwestycja doczeka się współfinansowania. Ta inwestycja oszacowana przez miasto została na kwotę 1 690 000. Staraliśmy się o kwotę 1 350 000. Środki w budżecie mieliśmy zabezpieczone, dokumentację mieliśmy przygotowaną, wniosek złożony poprawnie. Natomiast inwestycja nie uzyskała dofinansowania. Zostało za to 29 innych inwestycji. Oczywiście w momencie, kiedy złożyliśmy wniosek, wydział, który był odpowiedzialny za to, wykonał kilka tutaj monitów w tej sprawie, żeby dowiedzieć się, jaki jest los tego wniosku, kiedy będzie takie dofinansowanie. Nie czy, tylko kiedy, pytano się. Natomiast no niestety. Najpierw powstała jakaś lista, ta lista nie została przez wojewodę przesłana do ministra, minister nie zatwierdził, poprosił o inny ranking, przedstawiono inny ranking, poprosiliśmy później, zobaczyliśmy, że oczywiście naszej inwestycji szczecineckiej nie ma na tym rankingu, poprosiliśmy punktację, o merytoryczne przedstawienie i wyliczenia, oczywiście nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, ale tutaj inwestycje takie właśnie, które mają miejsce, to jest na przykład przebudowa drogi w Radaczu, ale przebudowa drogi w miejscowości Sadlewo, czy przebudowa dróg gminnych i chodnika w Sulikowie, gmina Świeżyno. To ja przeczytałem trzy, tak? Takich inwestycji progospodarczych w tych ośrodkach gospodarczych silnych jest dużo. Tutaj 29 takich podobnych tytułów. Naprawdę, wydaje mi się, że akurat ta polityka, ja rozumiem, że ona w wykonaniu tutaj zarządzających dzisiaj, ta władza centralna będzie miała miejsce w najbliższym czasie, ale takich akurat rozwiązań, jak my zaproponowaliśmy, ona nie powinna tutaj dotykać, tak? Bo ja rozumiem, że są dwie równorzędne inwestycje w gminie. No tutaj wiecie państwo, no jesteśmy przedstawicielami tej samej partii, będzie akurat ta droga. Tutaj w ogóle nic takiego nie miało miejsca. My merytorycznie przygotowaliśmy wniosek, my spełniliśmy wszystkie wymogi i my tych pieniędzy też nie dostaliśmy. Czy to znaczy, że tej drogi na Bugno alternatywnej nie będzie, czy będzie finansowana z własnych środków? Ja uważam, że to jest, patrząc na tą infrastrukturę drogową, która jest dzisiaj tworzona w obrębie Szczecinka, ta inwestycja, ten odcinek 860 metrów jest logicznie spinającą pewną część inwestycji z węzłem na drodze numer 11 z tą częścią wylotową dzielnicy Bugno i ona wcześniej czy później powstanie. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania ze środków zewnętrznych, trzeba będzie to wykonać ze środków własnych, bo my musimy w ogóle spojrzeć na tą obwodnicę i połączenia z drogami powiatowymi bądź wojewódzkimi, na przykład od północy właśnie z drogą numer 172. Tam wiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał dokumentację. Chciałbym, żeby w przyszłym roku i będziemy lobbowali za tym, żeby ta droga była realizowana, żeby spięła małą obwodnicę z dużą i też dobrze by było, żeby taki łącznik między obwodnicą a drogą wylotową tą w kierunku Bugna też powstał. My musimy
doprowadzić do tego, żeby w Szczecinku powstały takie bypassy łączące drogi niższego rzędu z drogą tą obwodnicą naszą szczecineską. Wówczas naprawdę doprowadzimy do takiego wyprowadzenia ruchu przynajmniej tranzytowego. Lokalny niech zostanie, tutaj mieszkańcy sobie poradzą, natomiast my powinniśmy zrobić wszystko, żeby właśnie ten ruch tranzytowy wyprowadzić lokalnie ze Szczecinka i to jest jeden z takich elementów układanki. Dla mnie osobiście jeden z ważniejszych.